Cześć, witajcie na Polskim Dniu. Jak co roku, bo jest to nasza druga edycja, możecie zapoznać się z polską kulturą, tradycją, historią, sztuką. Możecie po prostu poznać nas, polskich mieszkańców Christian Sand. Pomachaj ładnie. Proszę bardzo. Bardzo. Ale my kiedyś też tańczyliśmy. Tu nalepiają serduszka, pokazując wszystkim, skąd pochodzą. Tu się przykleili, a tu wynoszą pyszne drożdżóweczki. Pyszne. Ale nie dam kiełbasę poproszę. To jest Daria. I Daria cały dzień dzisiaj smażyła pirożki po to, żebyście wyszli z pełnymi brzuchami. Tak. Więc będzie trochę chodzenia uponet, ale dla tych, co zjedzą dużo pierogów, bigosku, to akurat się przyda. Ziemi włoskiej do Polski. Dziękuję wszystkim za wynik. Bardzo kochani. Znaczy, my tu jesteśmy po raz pierwszy. Jesteście pierwsi, byliście w tamtym roku. No. A coś może to jest Joanna, którą na pewno już wcześniej spotkaliście, bo to właśnie ona wita wszystkich w progu. Promiennym uśmiechem. Prosto z Polski. Dokładnie. Polskim uśmiechem. Cześć, mam na imię Julia. Przyjechałam pierwszy raz na polski dzień z naturalnymi mydłami i kremami. Zapraszam na moją stronę na Facebooku Golden Butterfly. To jest moja nowa książka. Możecie znaleźć więcej informacji na stronie gajawolf.pl/ebook. Jesteś tutaj z rodzicami? Tak. Ale oddaj mu to proszę, dobrze? Żeby nie rozpakowywać tutaj. Dobrze, na pewno? Nie. Zagrywasz? Tak. To jest ciasto, o którym wam mówiłam. Nazywa się Eliza, jak ja. A to jest Marysia, która wytestuje. Marysia, tak, na pizza. Bardzo. No, dobre. I polecamy. A to zrobiłam. Ja dla ciebie Eliza zrobiłam. To jest Eliza. Jestem ciocią Elizy i zrobiłam dla Elizy specjalnie to ciasto, prawda? No, to moja ciocia chrzestna. Ciocia chrzestna. Kurde, się nie uczesałam. Wykonuje się bardzo dużo pracy, której po prostu nie widać, ale która jest wykonana i za taką pracą stoją po prostu wszyscy. Oczywiście. Są ludzie, tak? I między innymi Aga, która też dołączyła wtedy, kiedy mogła. Tak. Ciach, tak. Robota się. Jestem. Jest, tak. Jestem, wiesz. Pomagam. I działamy, nie? Oczywiście. Burza. Cześć, mam na imię Ola, to jest cześć. Basia. Basia zajmuje się robieniem makram i różnych ręcznych prac. Są super, zapraszam. To jest wasza pasja. Jeżeli chcecie odwiedzić waszej stronę na Instagramie, zapraszam. No. I jeżeli byście mieli ochotę na jakieś fajne rzeczy na święta, ręcznie robione, których nie kupicie w sklepie, to zapraszamy do Basi. Zapraszamy. To się w sekundę robi, dlatego kosztuje 15 koron. A to podobno ile? Że... No nie wiem, no zdecydowanie dłużej. To 2 sekundy i kosztuje 60. Ci, którzy lubią rękodzieło, potrafią zapłacić za to duże pieniądze, a to nie są tanie rzeczy. Ale sztuka się albo kocha i się płaci, albo idzie się do Ikei, kupuje się tanie rzeczy. Ale tutaj jest jakby technika malarska i to jest do celów kolekcjonerskich. Cześć, witam ponownie. W tym roku jestem już Ola Janas, ale prezentuję te same prace, to co lubię najbardziej, robię w wolnym czasie. Moje grafiki z Warod Brua, moje grafiki, kolaże z Anders Landbrook i moje mapy malowane akwarelami. Boże, bardzo się cieszę, że Ania dołączyła do nas dzisiaj, bo wiecie, czasami jest tak, że potrzebne są ręce na pokład. Natychmiast, tu i teraz. Ważne jest to, że jesteśmy razem. I nieważne jest to, ile pracy wkłada, ważne jest, że jesteśmy razem i robimy razem. Jestem pierwszy raz, pierwszy, słownie pierwszy. I od razu w akcji.
Dzień dobry, jestem już drugi rok na polskim dniu. W zeszłym roku miałam bardziej bułki i chałki, a w tym roku postawiłam na ciasta, więc jest trochę inaczej. W tym roku jest też dużo innych wypieków, inni też mają, ale ja zapraszam do siebie na stoisko, również można mnie zamawiać. Można mnie znaleźć na Facebooku na MKKK. No, mieszkam w Wenesla na Smosenę. Pyszne ciasta Ewa upiekła, znalazła czas, trzeba było pomóc, Ewa jest, wiesz. Do, dzięki. Bardzo proszę, polecam się. Wymuszony uśmiech? Wymuszony uśmiech? O, jaki uśmiech! Wcale nie wymuszony! Poziomy skakania na skakance. Mamy poziom pierwszy, czyli pojedyncze skoki, mamy poziom drugi, czyli podwójny, poziom trzeci, potrójny. A jako ciekawostkę powiem Państwu, że rekord tych poziomów był ustawiony w Japonii i jest to 7. Cześć, jestem Wiktor, mam 19 lat, mieszkam w Kristiansand. Mam 2 rekordy Guinnessa, 7 rekordów świata na skakance. Napisałem już jedną z 24 książek i pracujemy dalej. Nią wykonujemy podwójne, możemy to jakieś podwójne robić. Więc możemy naprawdę na tym działać, to jest cudo. Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Agnieszka Łyzun. Jestem na Polskim Dniu i przedstawiam swoje prace. Głównie są to prace rękodzielnicze w stylu takich ozdób świątecznych. Aniołki, gwiazdki, serduszka, ozdoby głównie na choinkę i do dekoracji domu. Swoje prace wystawiam głównie na takich imprezach jak ta, a możecie mnie znaleźć też na Facebooku pod moim imieniem i nazwiskiem. Także serdecznie zapraszam. Ta słodka pani tutaj. Dzień dobry, tak? Ta pani słodka jak babeczka, jak serniczek, albo jak co? Co takiego słodkiego to jest? Goferek. Albo, no czekaj, co jeszcze? Pączek! Przecież pączek jest najsłodszym polskim ciasteczkiem. I to jest właśnie moja. Dzień dobry. Bardzo ciężko pracowała, żeby ten polski dzień na się ten udał. Sukces. No. Tak było. No, tak było. To wszystko prawda. Super. Dziękuję. Uśmiech. Obrzygańczy. Cześć, nazywam się Ula. Działam pod własną marką MeToo. Możecie mnie znaleźć w mediach społecznościowych meToo.in.norway. To jest komplet dresów dla dziecka, sukieneczka dla dziewczynki, a tu cała paleta do wyboru ubrań dla kobiet, mężczyzn, dzieci, całych rodzin. Zapraszam. Jo, Izareo! Jo! Richtig. Ja, to je nás jedna z třetí raz, jak by ty jsi má, na polském dňu v Kristiansand. Ten razem Białka má upěku kuchę, punčky, punčle, šneči. Kto ví, na třetí rok tyž může bonzo. Jež nevím, ale bardzo. Super. No takie sobie. Bywało, że... Nie, bardzo dobre, bardzo dobre. Wenn du so den Haarfunden so denkst, und dann hast du vom Blau, oh ja, greif, da haben wir, vom Blau. To koniecznie musimy Wam opowiedzieć. Przecież tego koła fortuny nie byłoby bez Dobka. Dzień dobry. Powiedz, jak długo pracowałeś nad swoim kołem? Nie wiem, jak długo, ale stresowałem się. Bardzo się stresowałem. Stresowałem. Bo chciałeś, żeby ono było piękne, idealne. Tak, ale jeszcze doszedł jeden aspekt, strajk. Ja cały czas z Kazikiem w domu byłem. A, bo właśnie wyparł strajk tak. W przedszkolach. I właśnie ten mały przedszkolak taci musiał pomagać, tak? Nie, pomagał. Trochę przeszkadzał. Także wczoraj kończyłem. Wczoraj kończył, ale koło... Ale dzisiaj działa. Jak kręciliście kołem, to na pewno słyszeliście ten wspaniały dźwięk. Tak, ta nóżka lubi biegać. Poznajcie Dianę. Diana przygotowała dzisiaj, na dzisiejszy dzień, wszystkie aktywności dla dzieci. Tak, możecie te aktywności podziwiać tutaj na tej ścianie. Robiliśmy flagi w trzech różnych sposobach. Godło,
Zaraz zaczynamy dekorować pierniki, też jest malowanie twarzy i możecie potem podejść na drugą salę, będą zabawy muzyczno-ruchowe. Dziękuję. Drugi raz robimy ten polski dzień i strasznie się cieszę, bo coraz więcej osób się angażuje. I to, co słyszę od tych naszych gości, że dobrze się tu czują i to dla nas jest najważniejsze. I też nie da się nie podkreślić tej siły razem, bo nikt z nas samotnie by tego nie zrobił. Siła na Cześć, podróżnicy. Cześć. Cześć, nazywamy się Ola, Karol, Filip i Sara. Mieszkamy w Kristiansand i chcielibyśmy Wam opowiedzieć o naszym rejsie z domu do domu, czyli z Norwegii do Polski i z powrotem. Vi har haft båten i 4 år och sedan då vi brukar den på alla färger och de flesta helgerna. Och som Derek kan säga, de flesta turer var här i Syr-Norge. Etap tutaj wewnętrzny zajął nam 6 tygodni, powrót był ekspresowy 2 tygodnie. My jesteśmy gwiazdami medialnymi. Justyna tłumaczy nam wszystkie teksty praktycznie. Justyna jest naszą ostoją tutaj, kiedy giniemy w chaosie różnych pomysłów. Justyna pojawia się z konkretnym rozwiązaniem i po prostu... Przychodzę na koniec i robię. Przychodzisz i robisz, ale wiesz co, no kurde, no... My gadamy, dyskutujemy, ale tak. Też kurde, potrzebny jest konkret, robimy... Tak. I działamy, nie? Tak. To był bardzo długi dzień, wypełniony po prostu mnóstwem pracy, mnóstwem nawet takich niespodzianek, które były dla nas wyzwaniami. Dlatego chcę Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za Waszą pracę, za to, że spotykaliśmy się tutaj, wiecie, co tydzień i po prostu robiliśmy to, co trzeba zrobić. Dziękuję każdej osobie, która tutaj pojawiła się chociaż na chwileczkę, żeby po prostu ten dzień doszedł do skutku. Tym wszystkim, którzy pracowali bardzo długo i tym, którzy pracowali, no tak jak pokazywałam Wam, ręce na pokład i działamy. Więc bardzo Wam za to dziękuję. Ale też dziękuję wszystkim, którzy przyszli na ten polski dzień, żeby razem z nami świętować. Do zobaczenia za rok. Super, po raz drugi jestem rewelacja. Tak właśnie Polacy powinni się jednoczyć.